Dzień dobry, mam już informację z kosmosu, że jesteśmy online. Państwu nie muszę mówić, że jesteśmy w Derewolucjonibus, bo Państwo wiedzą, gdzie są, ale pewnie też ci, którzy są na stronie internetowej, facebookowej Derewolucjonibus, też doskonale wiedzą, skąd nadajemy, właśnie stąd, z Krakowa, z Brackiej. To jest spotkanie z Mikołajem Grünbergiem w ramach 6. edycji projektu Księgarnie na Medal, takiego projektu wspierającego księgarnie kameralne, dumy krakowskiego środowiska literackiego. Ale spotkanie, jak to spotkania w ramach tego cyklu, będzie, myślę, nietypowe, nie będzie dotyczyło promocji książki, chociaż pewnie część z Państwa tego by się spodziewała, bo ci, którzy powodowani osobą Mikołaja Grünberga pojawili się, pewnie chcieliby, by Mikołaj Grünberg opowiedział o jednej ze swoich książek, na przykład o Poufnych, które ukazały się w ubiegłym roku, ale też jest kilka innych wątków z innych książek. Być może, nie obiecuję, ale nie uprzedzam, być może one zresztą się pojawią w trakcie naszej rozmowy, ale powód tego spotkania jest zgoła inny tym razem. I to jest coś, co mnie też bardzo cieszy, bo będzie można porozmawiać o tym, jak się rozmawia, posłuchać o tym, jak się słucha, pomówić o tym, jak mówić, jak znaleźć swój własny głos, swoją własną frazę, jak wyskoczyć z fraz obcych i tak dalej, i tak dalej. Bo głównym pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest w zasadzie impuls, jeśli mogę tak powiedzieć, który się pojawił w głowie Mikołaja, pewien pomysł, który później, powiedziałbym, został przelany na papier, ale to jest nieadekwatne do formy, ale się pojawił w postaci posta na Facebooku. I możesz opowiedzieć, to będzie zarazem pytanie o sam początek i o genezę tego, o czym chcemy opowiedzieć. Dzień dobry Państwu. I w ten sposób ja zrobię wstęp drugi. W kwietniu 2020 roku, po jakimś miesiącu czy półtora siedzenia w domu, zaryzykowałem taki wpis na Facebooku, że może jest czas na warsztaty. Nie, chyba nawet to nie było tak proste. Chyba tak. Nie, zapytałem, czy ktoś byłby zainteresowany udziałem w warsztatach pod tytułem Historie osobiste. I akurat byłem po skończeniu pisania książki Poufne, która no, ociera się o ten temat. I byłem w wielkiej potrzebie rozmowy na takie tematy. No i zamieściłem ten post i odezwało się do mnie około 100 osób. I ucieszyłem się, speszyłem się, a potem od razu mój cenzor w rozumie powiedział, nie, oni na pewno tak się tam podnieśli tą rękę, ale to nic z tego nie wyjdzie. No ale postanowiłem spróbować i razem z siedzącą tutaj Olgą Brzezińską z Fundacji Miasto Literatury zorganizowaliśmy nabór do takich warsztatów, do takiej grupy warsztatowej. No i większość tych osób się tam jednak pojawiła. Powstały trzy grupy 10-osobowe. Co znaczy, że nie wszyscy z tych, którzy chcieli, wzięli w tym udział, ale w ogóle nie miałem takich planów, znaczy, że to się stanie, że to taką, wiesz, taka skala się tego zrobi, że nagle jest 30 osób, czyli to znaczy, że z każdą z tych grup spotykam się co 2 tygodnie,
a prowadziłem też już jakieś inne warsztaty, no znaczyło, że no już przed tym Zoomem siedzę, no że już jestem tam przyspawany. To było wspaniałe. To było jedno ze wspanialszych doświadczeń, jakie ja mam w ogóle w życiu. No a żeby pożenić tą katastrofę, która się wydarzyła na całym świecie, z tym, że ja ją przeżyłem, rozmawiając o tekstach, może nawet nie wypada się cieszyć, no, że to jest w złym guście, ale naprawdę tak było, wspaniale. Mówisz, że były trzy grupy, 30 osób. Ja nie wiem, czy nas słychać. Ze 100 słychać, ja będę mówił trochę głośniej, ale czy wszyscy potwierdzają, że nas słychać? Czy kierownictwo i dyrekcja placówki potwierdza? W każdym razie, mówiłeś, wrócę do tych trzech grup, bo na początku było 100 osób, potem się pojawiło 30 osób. To brzydkie słowo rekrutacja, jeszcze brzydsze selekcja, ale coś po drodze musiało się takiego wydarzyć. Jak ta też brzydkie słowo, procedura wyglądało? Casting. O, jeszcze gorsze. Gorsze, no ale... Poprosiliśmy w ogłoszeniu o naborze, było napisane, że prosimy wszystkich chcących wziąć udział w tych warsztatach, żeby napisali na 2500 znaków ze spacjami, dlaczego chcą wziąć na zdrowie, dlaczego chcą wziąć udział w tych warsztatach. I doszło no, do takiej, to zawsze jest niezręczna sytuacja, no chyba, że ktoś ma duże doświadczenie właśnie takie bycia w różnych komisjach, ja nie mam. Ale musieliśmy powiedzieć komuś tak, komuś nie. No i 30 osobom powiedzieliśmy tak i wybraliśmy osoby, które z różnych światów, w różnym wieku, różnych płci, z różnych miast, z różnych krajów. Chociaż w pierwszych grupach, nie wiem, czy być z różnych krajów, w pierwszych grupach już troszkę zdradziłem, co się działo dalej, ale i nie chodziło, żeby spotykać się z ludźmi, którzy już od dawna piszą, tylko ja szukałem ludzi, którzy chcą coś napisać, a nawet niektórzy z nich wiedzieli, że, o którą historię chcą napisać. I że ona jest dla nich ważna. I już. To było dla mnie podstawowe. Nie szukałem ludzi, którzy umieją pisać, żebyśmy ich uczyli, bo myślę, że w ogóle nie na tym polegają te warsztaty. Ja bym się mógł o nich, jakby ktoś przyszedł, kto umie pisać, to ja bym mógł skorzystać z tego dużo bardziej niż oni. Mógłbym się nauczyć, jak pisać. I rozumiem, że ukrytą intencją twojego pytania jest to, których nie. Albo łagodniejsza forma tego pytania, jak rozpoznawałeś, bo 2500 znaków ze spacjami brzmi dosyć precyzyjnie, ale mówiłeś też o tym doświadczeniu rekrutacyjnym, które jest, no jak rozumiem, pewnego rodzaju wypracowaniem, no właśnie czego. W niektórych tekstach tych 2500 pojawiał się taki wątek, takie oczekiwanie, które jakoś ocierało się o taką nadzieję, że to będzie jakaś grupa wsparcia, a może to będzie jakaś taka grupa wiceterapeutyczna. Takie oczekiwanie terapeutyczne, mówiąc wprost. I ja nie mogę zaspokoić tej potrzeby, bo nie mam takich kompetencji. Nie zamierzam do tej wody wchodzić po raz drugi, bo mam za sobą studia psychologiczne i z jakiegoś powodu z tego zrezygnowałem. No i nie mogłem się umawiać na coś, czego nie mogłem obiecać, więc tam, gdzie to słyszałem, albo wydawało mi się, że słyszałem, może byłem niesprawiedliwy w tych wyborach, tych chętnych nie zaprosiłem na te warsztaty. Czyli to musiała być taka sytuacja, w której ktoś ma już jakiś zalążek historii, to dobre słowo, jakiejś opowieści.
tak? Tak, tak. Ja nawet tak już potem, jak żeśmy z Olgą wybrali 30 osób, no potem była jakaś, jak grupy podzielić. No możesz to losowo zrobić, a można też się przyjrzeć tym tematom, które oni deklarują, znaczy co ich interesuje, albo jaka tam jest sprawa, jakie tematy. I tak troszkę, wiesz, tak ci, co bardziej taki kolor to tu, a taki, co taki kolor tu. Skleić troszeczkę. Tak, i pomyślałem, że oni będą się wspierać, że mają jakieś podobne zainteresowania, czy jakąś podobną sprawę, że to może być ciekawe dla nich też, że się mierzą z podobnymi tematami. A możesz, bo to oczywiście mnie bardzo ciekawi, ale zdaję sobie sprawę, że to dosyć ryzykowne pytanie, najwyżej odmówisz. Możesz powiedzieć, z jakimi tematami? Nie, ja mogę mówić o tematach, nie mogę opowiadać poszczególnych historii, bo taką mamy umowę. I nie mówię, kto, jak się nazywa autorka czy autor, jaki tekst napisali. Natomiast mogę mówić o tematach, które tam w tych grupach są poruszane. Jest kilka takich półek. Jest temat żydowski. Jest temat utraty. Jest temat rozstań. Jest temat związany z tożsamością, z poszukiwaniami. Są tematy związane, bardzo liczna grupa, z przemocą w środowiskach zawodowych. No myślę, że to są takie główne, no tak jak w życiu, wiesz, no tu ktoś umarł, tu ktoś zdradził i tak może spłycając można to wszystko nazywać, a można widzieć w tym temat utworu, no. Ale to raczej, że się posłużę nazwą popularnego programu telewizyjnego, trudne sprawy raczej. Ja myślę, że bardzo ciekawe. Wiesz, jak one są trudne, no w ogóle trudno jest pisać. I dlatego główną przyjemnością, moją, ale widzę, że uczestników również, jest rozmawianie o tych trudnościach. O tym, gdzie się zatkało, dlaczego nie działa, albo wydaje się, że jest spójne. My czytamy tekst tej autorki czy tego autora i nie jest spójne, czegoś nie rozumiemy i mówimy, tu rozumiem, tu rozumiem, tu nie rozumiem. I w związku z czym to jest, ja tak postrzegam te trudności. Trudnością jest również zbudowanie takiego poczucia bezpieczeństwa w tych grupach, które daje komfort opowiadania istotnych historii dla nas, bo to niekoniecznie muszą być biograficzne, autobiograficzne. To mogą być czyjeś historie, ale istotne dla nas. I położenie takich mocnych historii już trudne. Ja bardziej o nich myślę, że one mają taki, bo one niekoniecznie muszą być takie do płakania, ale są jakimiś przełomowymi historiami w życiu. Są często bywają smutne. Interesuje mnie ta przestrzeń, bo powiedziałeś o bezpieczeństwie. To jest coś, co rozumiem, działo się pewnie kilkuetapowo, to znaczy po raz pierwszy to bezpieczeństwo pojawiło się jako taki gest obietnicy z twojej strony, pewnie, ale jest też coś takiego, co pewnie się wytworzyło już w grupie między uczestnikami. I to jakby, to rozdzielam to, bo mi się wydaje, że to są jakby dwa takie etapy. Ale jakbyś mógł powiedzieć, bo próbuję sobie to jakoś tak wyobrazić, a ty jesteś pisarzem i też to jest obietnica, że dobrze to opowiesz. Bo ty jesteś pisarzem, to dobrze opowiesz. Sprytny. Ale ja opowiem to, jak najlepiej potrafię.
tym bezpieczeństwem to jest tak, że z jednej strony ja nie rozumiem, jak to się dzieje, że to się udaje, a z drugiej rozumiem. I z tej, którą rozumiem, to jest to, że ja mogę to moderować tylko w taki sposób, jak sam się zachowuję. Nie mogę wpływać bezpośrednio na uczestniczki i uczestników. To jest jak trochę, to może jest niefortunne porównanie, ale jak z wychowaniem dzieci. Jak mówisz dzieciom, co mają robić, to to nie działa albo źle działa. A jak się sam zachowujesz, tak, w psychologii to się nazywa modelowanie, to jest dużo efektywniejszy sposób. W związku z czym jak ja przestrzegam pewnych standardów, to liczę na to w tych grupach, że ten standard się stanie mój obowiązujący. Ale nie mam gwarancji, że ktoś nie zacznie go łamać albo forsować swój. A te standardy dotyczą tego, jak się do siebie odnosimy, czy się oceniamy, czy się wspieramy w myśleniu o tych tekstach, czy umiemy odróżnić osobę autorki czy autora od narratora, czy narratorki. Mówimy, bo ta twoja historia, to wiesz, że głupio się zachowałaś. Tylko mówimy, bardzo ciekawe podejście narratorki. Dopóki autorka czy autor nam nie powie, to jest moja historia, to my nie mamy żadnego prawa dyskutować o życiu tej osoby, która siedzi przed nami w komputerze. Więc ja tak działam. Staram się mówić o tym, co mi się podoba w tych tekstach, mówić o tym, czego nie rozumiem. Uważam, że największa zdrada to jest, jak się czegoś nie rozumie, tego nie powiedzieć, że to jest świństwo po prostu. Brak lojalności w stosunku do tej osoby, która to napisała. I czasami mówię, co mi przyszło do głowy, jak to czytałem, jakie zmiany bym wprowadził. Ale takie konstrukcyjne, nie fabularne. Po to, żeby na rzecz tej fabuły, żeby ona lepiej działała, na rzecz dramaturgii w skrócie. To dużo, dużo pracy z twojej strony, to co wymieniłeś. Ale ja za to biorę pieniądze. No dobrze, dobrze, ale teraz zapomniałem o pieniądzach. Myślę o takiej też pracy w szerokim sensie, prawda? Bo jakby musisz pilnować na różnych poziomach tej przestrzeni bezpieczeństwa. Powiedziałeś w zasadzie też przy okazji o tym pierwszym etapie. Ja chciałem spytać o ten drugi i tak trochę doprecyzowując, o co mi chodzi, to chyba najmocniej chciałbym usłyszeć o opowieść o wpływie innych na ciebie, czy na twoje myślenie o opisaniu, czy w ogóle o twórczości. No to ono głównie polega na tym, że ja się boję, że ja już nigdy nic nie napiszę. Że wiesz, no ciągle gadam o cudzych tekstach i o cudzych się dużo prościej rozmawia. I więcej pomysłów się ma i łatwiej się je w ogóle jakoś wypowiada. I mam takie myśli, że jak to skończę, to ja nie wiem, no, że mam taką obawę, że nie wiem, czy ja będę umiał usiąść i że to wszystko, co już wygadałem, wiesz, nagadałem o tych innych tekstach, czy to nie spowoduje, że ja już nigdy nie napiszę tekstu. Ale to, co mi to daje, bo oczywiście, że jest coś takiego, to daje mi, myślę, że to jest taki rodzaj szkoły. Przedtem jeszcze bym tego nie wypowiedział zdania, które zaraz powiem, a dzisiaj już czuję się do tego uprawniony, bo przez te grupy przewinęło się 100 osób. Że stworzyliśmy szkołę i dla mnie to jest taka szkoła, do której chciałbym chodzić. Wszystko jest w niej inaczej niż te szkoły, do których ja chodziłem. Że tam ze sobą rozmawiamy, że to nie jest przemocowe, że to jest otwarte. Jeśli czegoś nie rozumiemy, to możemy powiedzieć i możemy się czegoś dowiedzieć, bo czegoś nie rozumieliśmy, albo możemy tym nierozumieniem komuś coś dać.
Ja od kiedy zacząłem pisać, bardzo mi brakowało rozmów na ten temat, no bo pisze się samemu, potem, nie wiem, masz jakiegoś przyjaciela czy dwie osoby, które to przeczytają i to jest na wagę złota oczywiście, ale jest jakiś taki niedosyt, żeby to mielić na bieżąco. To bardzo ułatwia i zbudowałem strukturę, która to daje. Daje komfort pisania i na bieżąco takiego monitorowanego. I oczywiście, że istnieje lęk, że już nigdy nie będę umiał pisać, jeśli nie będę pisał tego w grupie. Tak, to jest jak ci, co wychowują dzieci w takich taki bardzo wsparciowym systemie, to inni mówią, nie przygotowujecie swoich dzieci do życia. A ja myślę, że właśnie to przygotowuje, bo oni dostają tyle w dzieciństwie i młodości, że mają siłę i narzędzia, żeby stawić czoła wielu innym rzeczom, którym ludzie, którzy byli sekowani od dzieciństwa, nie są w stanie. I zrobiłem taką szkołę. Żałuję, że do niej nie chodziłem kiedyś, wiesz? A to ciekawe, skoro padło to słowo szkoła, bo ono ma wiele różnych kontekstów tutaj. I też mam ochotę spytać cię o to, bo działo się coś tam wielkiego w tej twojej szkole. Ale mamy jeszcze szkołę, która jakoś też uczy nas pisać. Każdy, jak wiemy, może pisać, każdy umie pisać, a później się okazuje, że przychodzi się na zajęcia Mikołaja i się zaczyna innego rodzaju szkoła. Teraz pytanie o to, takie trochę podstępne, ale może ciekawe, bo pozwoli jakoś zdiagnozować, co najbardziej wartościowego się u was działo. To znaczy, jak szkoła nie przygotowuje, albo albo jakie błędy gdzieś tam na zewnątrz są, które by fajnie było, żeby ich nie było. Bardzo skomplikowałem to pytanie, ale mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Wiem. Dzięki Bogu. W takim największym skrócie, żeby tą historię opowiedzieć tak, żeby mało opowiadać o tym, co według mnie, a pewno nas szkoły psują, to jest to, że wychodzimy ze szkół w większości z takim schematem, że żeby coś napisać, to musi mieć taką strukturę. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. I to eliminuje myślenie achronologiczne, nielinearne. To zmusza nas do traktowania naszych czytelników jak debili, bo musimy im wszystko wytłumaczyć w tych wstępach. A oni są kumaci. To wszystko, jeśli my rozumiemy, to i oni zrozumieją. Ja mam taką zasadę, jak sam piszę, że piszę do... Tak myślę, że to będzie czytał ktoś tak inteligentny jak ja, albo bardziej. Bo jeśli bym myślał, że on jest mniej inteligentny, czy ona, że muszę tak tłumaczyć, bo nie rozumie, no to ja bym nie chciał czytać tekstów, jak ktoś do mnie mówi, jak do debila. I bardzo tego pilnuję. I no jak już się pozbędziemy tego, że trzeba wszystko na początku wytłumaczyć, jeśli wszystko na początku tłumaczymy, to już jest po dramaturgii. Już, wszystko poległo. No już tam nic nas nie zaskoczy. Potem możemy już tak tam i do zakończenia. Żyli długo i szczęśliwie. I rozbieramy to na części pierwsze i z tego się bardzo szybko można uwolnić, bo to jest bardzo nagradzające, satysfakcjonujące napisać coś wbrew temu i zobaczyć, że to działa. Bo w tym jest wolność. Byliśmy w okowach wstępu, rozwinięcia, zakończenia, a nagle się okazuje, że ta struktura to jest tyle, a jest wiele innych struktur, według których konstrukcji opowiadania. Bo ta się, nie wiem, czasami może do czegoś przydać, ale to nie jest jedyny sposób. I widziałem właśnie przez ten rok, czy już więcej, wiele takich odkryć i radości naszych wspólnych, bo nagle wszyscy żeśmy coś
tam ktoś powiedział, przestaw to, bo to jak z tymi klockami. Historia jest, ale może ją tak poukładamy trochę inaczej, zobaczymy, czy działa. Jak z montowaniem filmów. I tak działa, działa i nagle działa. No i wtedy jest naprawdę przyjemnie. No ale zanim jest przyjemnie, czasem się pojawia ból, czy nie? Bo to jest taki moment trochę jednak rozkoszenia. Czy ból, no praca, no praca nad tekstem. Jak się myśli o tym, że to jest ból, to się nie chce do tego siadać, bo będzie bolało. Wiesz, no boli jak się pisze pamiętnik, nie? I ja nie kpię, bo to pamiętnik piszesz dla siebie i tam przelewasz te wszystkie rzeczy, co cię bolą i to nie jest dla kogoś, to jest dla ciebie i tam się konfrontujesz z własnym bólem. A żeby napisać tekst, który ktoś ma czytać, no to musisz mieć dystans do tego, to już nie może być pamiętnik. To proponujesz jakąś podróż swoim czytelnikom, no więc trzeba nad tym panować. No dobra, brawurowe było, że powiedziałem ból przy tobie, ale może inne też słowo. Ból to jest potem, jak się starasz i nic. Może inne słowo na B, blokada, ten rodzaj, też jakiejś, powiedzmy, jakiegoś dyskomfortu, który się pojawia na tym etapie pracy, bo ty powiedziałeś o tym, o tej nagrodzie i o tej przyjemności, a mi chodzi o ten, wiesz, odcinek, który trzeba przejść. No ale blokada to jest, jak musisz tak, chcesz pisać, a nie wiesz o czym. Siadasz przed tym, masz tą kartkę i nie działa, no bo nie wiesz o czym. Masz historię, jak już masz historię, no to się gimnastykujesz z nią i się namęczysz i jest. Blokada to jest kolejna, żeby komuś to pokazać, bo się wszyscy wstydzimy. I ja myślę, że to akurat jest objaw zdrowia psychicznego, ale że można zaryzykować, bo tam za tą granicą czekają, wyobrażamy sobie, że poniżenie i trudne rzeczy, ale czasami czekają nagrody. Ktoś mówi, bardzo ci dziękuję, to dla mnie było, to był ważny tekst. Wystarczy, że jedna osoba ci tak powie. To wszystko, te inne złe, już są, to już się równoważy, już dostałeś skądś to. I w tych grupach my tak rozmawiamy. Nie mówimy wszyscy sobie wspaniale, naprawdę pisz dalej. Tylko mówimy, co nas poruszyło, a nad czym trzeba pracować dalej. I więc ja nie wiem, może ja tak nie do końca wiem, o co chodzi z tą blokadą. Ale i to nie jest tak, że ja po prostu siadam i piszę. Mi się dobrze pisze, jak wiem, o czym chcę pisać. Kolejna blokada to jest, jak już wiesz z grubsza, ale masz tysiące innych rzeczy w życiu i dopóki nie zrobisz miejsca na to, no to nie napiszesz, no bo trzeba mieć odrobinę wolnej głowy. I narażanie siebie na to, że się pisze 2 godziny w weekend jest no jakimś rodzajem masochizmu, bo to jest pewne, że będzie bolało i że nie będzie szło, bo no to wymaga przestrzeni w głowie. To trzeba pisać i potem iść spać, to samo tam się kręci, budzisz się, coś się zaczyna układać albo nie, jak tysiące rzeczy tam wrzucasz do tego procesora, no to one się wszystkie razem kręcą. No. Pytam o takie szczegóły, bo w zasadzie prościej też byłoby zapytać. To też jest ciekawe, część pewnie z Państwa wie z tej setki, pewnie podgląda teraz, co opowiadasz, czy słucha wręcz nas, ale sporo osób nie wie, więc jak to wyglądało tak technicznie? Spotkaliście się na Zoomie, ile spotkania trwały? Całą strukturę mogę zdradzić. Tak. Spotykamy się na Zoomie co 2 tygodnie. Mamy takie miejsca w sieci, gdzie zamieszczamy swoje teksty i tylko my mamy do nich dostęp. I zasada jest taka, na każdym spotkaniu 3-godzinnym omawiamy 3 teksty. Tekst, który ma być czytany na najbliższym spotkaniu, musi się pojawić na tym naszym dysku, czy gdzieś tam, najpóźniej dobę przed spotkaniem.
czasami nam się nie udaje. Pojawiają się te teksty później, ale no to jest, to daje komfort wszystkim, że dążymy przeczytać te teksty i przychodzimy na zajęcia wszyscy znając te teksty. Każdy tekst jest potem czytany na głos na zajęciach i czyta go nie autorka czy autor, właśnie po to, żeby ta autorka czy autor mogli usłyszeć swój tekst. To jest ciekawym doświadczeniem, bo się inaczej tego to odbiera zupełnie. Od razu wtedy oni wiedzą już część rzeczy, która jest nie tak. No i w ten sposób omawiamy trzy teksty i potem kolejne zajęcia i kolejne. I te grupy na początku zaprosiliśmy ich do takiej ośmiospotkaniowego cyklu i z pierwszych trzech grup jedna się rozwiązała, a dwie powiedziały, że się nie rozwiązują i że chcą dalej. No ja wymyśliłem kolejne zadanie i teraz już są grupy, które, tak powiem, są w trzecim sezonie. Albo na trzecim turnusie. I w międzyczasie jeszcze robiliśmy jeden czy dwa nabory. Mamy, tych grup jest 7 dzisiaj. Mówię ci, to jest wspaniałe. Ja codziennie chodzę do swojego pokoju na godzinę 6 i tam siedzę do 9 i rozmawiam wieczorem. I rozmawiamy o tekstach. To jest komfort w życiu, móc coś takiego robić. Jakiś rodzaj też przywileju i luksusu nawet. Ale nie codziennie, bo dzisiaj siedzisz tutaj ze mną, rozmawiasz. Bo tak wyglądają moje wakacje. Nie, no rzeczywiście teraz te grupy właśnie, jeszcze mam jedno spotkanie i potem od września ruszamy. Powiedz mi, trochę o tym powiedziałeś w kontekście lęku i swojego pisania, ale jeszcze raz zadam to pytanie, bo mam wrażenie, że ono domaga się jeszcze, to znaczy odpowiedź domaga się czegoś jeszcze. Jak te zajęcia, bo mówisz, powiedziałeś słowo wspaniałe, nie raz, ale jak to wpłynęło tak globalnie na ciebie, poza tym, że masz ten luksus, komfort i dużo świetnych znajomości, jak się domyślam, dzięki temu. Powoli się tak ustawiam w życiu. No właśnie. Poznaję ludzi z różnych środowisk, ale nie wiem dokładnie, o co pytasz, znaczy jak to wpłynęło na mnie. No tak, no bo masz zajęte wieczory, to już wiemy. Jest to bardzo przyjemne i wspaniałe, ale teraz tak, jest twoje pisanie. Nie, teraz nie ma, ja nie piszę teraz. Napisałem w ciągu ostatniego roku 2 eseje, które zostały opublikowane nie w Polsce. I nie, no nie piszę. Nie, nie piszę. Ale na razie nie wiem, o czym chciałbym pisać, więc jestem spokojny. Nie myślę, że powinienem. Myślę, że się powinno pisać, że się ma przyjemność wtedy, kiedy się wie, co się ma do napisania. O czym? A ja tak zaczynam myśleć o czym, ale jeszcze chyba nie wiem. A takie rozmowy wpływają na to, że inaczej myślisz też o tym, co napisałeś, no bo tam się dużo dzieje. To jest jakiś proces, otwarcie czegoś często. I no właśnie. Zdarza mi się tak, że nie umiem czegoś wytłumaczyć słowami i muszę sięgnąć po słowa, które już napisałem, czyli po jakiś swój tekst. Bo ja chyba nigdy, staram się nie wypowiadać takich zdań, że to powinno być tak. Tylko ja mówię, ja próbowałem i zrobiłem tak. Nie umiałem inaczej, nie wiem, jak można inaczej, chętnie się dowiem. Ale ja znalazłem na to takie. I wtedy muszę sięgnąć po swój tekst i zdarza mi się czytać na tych zajęciach swoje teksty. I czasami jak je słyszę, to myślę,
za dużo słów. Zawsze myślę za dużo słów, ale jak redaguję, to już mi się wydaje, że nie, ale miesiąc później już znowu one tam wyrastają, niepotrzebne jakieś słowa. Więc to są główne rzeczy, o których ja myślę, że jest za dużo słów. No a czasami myślę, że naiwne. Wiesz, napisałem jakoś, czułem, że to jest takie prawdziwe i a po czasie tak. Ale coś konkretnie możesz zilustrować to? Jak... Powiedzieć, które moje opowiadanie jest niedobre? No dobra, ale to może potem wyjdzie. Prywatnie. Ale to jest taka praca, jak rozumiem, bo ja pytałem też troszeczkę o coś innego. Bo to jest praca, którą w zasadzie korzystasz z okazji, bo czytasz, ale to jest taka praca trochę z sobą samym, prawda? Ale ja pytałem też o to, czy obecność innych, czy historie innych, czy to, że wchodzisz w taką przestrzeń, w której jesteście razem w pewnym sensie, jakoś wpływa na ciebie, bo na przykład, no i tutaj nie wiem, co się działo, bo nie wiem, ale na przykład ktoś opowiedział jakąś historię, która pozwoliła coś oświetlić w tobie, o czym myślałeś, albo o czymś napisałeś, albo ktoś... Czy te historie indukują... Coś takiego, tak. Nie miałem tak, że... ja myślę, że takie rzeczy się dzieją jak ludziom, którzy... No bo te tematy dotyczą zazwyczaj emocji. Tak w nie są, dlatego są tam poruszane, bo mają wysoką temperaturę emocjonalną. I myślę, że takie to przeżycie, o którym mówisz, że ktoś coś opowiada i nagle to w tobie coś porusza, częściej zdarza się ludziom, którzy mniej rozmawiają o emocjach. A jak to masz na bieżąco ze sobą, ja w gruncie rzeczy inne rzeczy jakoś mnie mniej interesują. I takie tematy, które właśnie są emocjonalne, głębokie i uniwersalne, że mówią i o tobie, i o mnie, i o kimś, kto mieszka w Peru, to mnie interesuje. Więc cieszę się, jak pojawiają się rzeczy, które ja nie wymyśliłem, które gdzieś mnie ominęły, ale rzadko mi się zdarza takie, że przypomniało mi się, albo mnie poruszyło, bo coś. Poruszają mnie po prostu, bo są uniwersalne. Tak, ale to ciekawe, że powiedziałeś o tych emocjach, bo przecież pracujecie w literaturze, jednocześnie są emocje. Jednocześnie powiedziałeś na początku oddzieleniu historii, znaczy tych warsztatów od sytuacji terapeutycznej, a jednak historie, literatura, ale osobiste, ale jakiś przepływ. No tak, ale to, że piszemy o emocjach, nie znaczy, że uczestniczymy w psychoterapii. Ale myślę, że pisanie o czymś, co nas porusza, może mieć jako efekt uboczny, możemy to roboczo nazwać efektem terapeutycznym, że coś zmieniło w życiu autorki czy autora, coś otworzyło, ale na pewno nie można o tym myśleć w odwrotnej kolejności, że napiszę to sobie, załatwię to. To chyba nie. To się może zdarzyć przy okazji, ale nie wydaje mi się, żeby to była jakaś sprawdzona szkoła terapeutyczna. A dużo się śmiejecie na tych zajęciach, czy? Na początku mniej, żeby nikt nie myślał, że się śmiejemy z kogoś. Poza tym śmianie się na Zoomie to nie jest proste, bo nie mogą się wszyscy śmiać, bo się zacina, wiesz, jak tam wszystkie mikrofony odpalają. Ale się śmiejemy, tak. Tam nie jest, tam jest przyjemnie. Jest pogodnie i wzruszająco bywa. No dobrze, to ja tutaj trochę zawieszę, bo może ktoś się z Państwa ma ochotę się włączyć albo zadać jakieś pytanie. Można też to zrobić via Facebook, na którym jesteśmy chyba. Są kontrowersje wokół tej kwestii. Czy wszyscy z Państwa są na Facebooku?
ale chodzi o to, że jesteśmy teraz otwarci do tej części właśnie pytań ze strony państwa. Tak, to ja będę mikrofon podawał. Postaram się. Ja mam takie pytanie. Ja zrozumiałam, że to był taki projekt, odpowiedź na tą nową sytuację zamknięcia, oddalenia od innych, mniejszego dostępu do rozmowy, a jednocześnie z takim połączeniem z pisaniem i może rozwojem. Czy to był projekt taki na trochę? Czy on się zmienia w projekt na długo? Po pierwsze, to był taki projekt, taka niezaspokojona potrzeba. Nagle jak się przestajesz spotykać z ludźmi, to tracimy te wszystkie wymiany. Nie, to wszystko, w każdym razie ja bardzo dużo tego w życiu doświadczam. I nagle jak się zamknąłem w domu, a naprawdę się zamknąłem w domu, ja należę do tych osób, co tam przez rok nie wyszła z domu, tam dwa razy w tygodniu po zakupy i szluz, to żyłem w potwornym deficycie, więc z jednej strony wymyśliłem system, żeby rozmawiać o tym, co jest dla mnie ważne, właśnie o rzeczach, które są dla mnie ważne, i literaturze, czy pisaniu tekstów. A pytanie, czy to jest... Czy to przetrwa próbę czasu, czy pytasz bardziej o to, czy już skończyłem? No ja, jak wspominałem, ja się pysznie w tym czuję. I to się tak rozwinęło, że na przykład są ludzie, którzy by się nie mogli spotykać, tak żebyśmy, nie wiem, gdzieś te zajęcia robili w jakimś tu, tak, w tej sali. Bo jedna osoba jest z Kalifornii, jedna osoba jest z Londynu, jedna osoba jest z Berlina, ktoś jest z Wilna, ktoś jest z Kalisza, ktoś jest... I nagle siedzimy i naprawdę jesteśmy z różnych miejsc, no nie spotykalibyśmy się normalnie. I przez to, że jesteśmy w różnych kulturach, nawet takich w ramach Polski, w różnych tradycjach, to bardzo dobrze robi. Ja nie wiem, czy ja będę, już idę do puenty, domykam wątki. Nie wiem, czy będę umiał z tego zrezygnować. Cały czas jest open mic, jak to mówią na niektórych. Już podbiegam. Ja z kolei do tej idei szkoły, która jest silna mocą swoich absolwentów, to już 100 osób. Czy są już jakieś kontrakty książkowe, albo przynajmniej wiesz, że któreś historie osobiste zamieniają się w tytuł książkowy gdzieś w zaciszu domowych gabinetów twoich uczniów? Wiem o kilku książkach, które się ukażą. Które no, nadlatują. Wiem, że są podpisane umowy albo są w trakcie podpisywania. To jest tak mi takiego, jak usłyszałem o tych pierwszej umowie, to tak się cieszyłem, jakbym ja podpisywał swoją pierwszą umowę. Nie wiem, czy nawet nie bardziej. Znaczy, jakąś taką satysfakcję miałem z tego, że potrzeba się tylko pewnie poczuć. Przecież ja nie uczę nikogo pisać. Nie? To nie jest tak, że ja mówię, a tak się pisze, a jest taka szkoła. Ja tego wszystkiego nie umiem. Tylko dawanie poczucia bezpieczeństwa i potem to już się dzieje samo. Znaczy samo. No trzeba się natyrać, ale wiele rzeczy, które nam blokują to, począwszy od wstydu, niskiego poczucia wartości i tych wszystkich rzeczy, co sobie sami fundujemy, nagle się zaczyna, ktoś pisze jedno opowiadanie, potem drugie, na kolejne zadanie, trzecie i wystarczy powiedzieć, nie wiem, czy widzisz, bo ja widzę, że to jest początek czegoś. I czasami te autorki, autorzy tego sami nie widzą, bo nie myślą o sobie jako o kimś, kto mógłby napisać książkę.
A to tak wygląda, właśnie mówimy, ty stary, to jest po prostu, to jest właśnie początek książki, to tak, tak się dzieje. I towarzyszenie, tak naprawdę obserwowanie czegoś takiego jest wielce satysfakcjonujące. Jak opowiadasz, to słyszę, że te wszystkie warsztaty to jest radocha, chociaż nie zawsze wesoła, bo też mówisz o tym, że pojawia się dużo trudnych tematów, trudnych rozmów. A ja cię chcę zapytać o radość, czy ona się pojawia w dobrych historiach osobistych, bo sam nie należysz do pisarzy szczególnie radosnych i wesołych. Piszesz o bardzo trudnych tematach, chociaż twierdzisz, że książka Poufne, twoja ostatnia książka, jest najbardziej radosna, chociaż wywołuje też wiele bólu. Więc jak to jest z radością w historiach osobistych? Czy ona jest czymś cennym i częstym, czy dobra historia osobista to historia trudna, bolesna i smutna? Bardzo niebezpieczny moment tej dyskusji, bo oczywiście chciałbym powiedzieć, że przejść na tą jasną stronę mocy, ale ja nie umiem skonstruować historii, i zaraz się odniosę do tych zajęć oczywiście, ale historii, która się dobrze kończy, ale w takim rozumieniu happy endu, bo nie mam z czego lepić. Tak, znaczy i wszystko się dobrze skończyło i ja nie wiem, czuję, jakby mi ktoś wytrącił puentę z rąk. I w związku z tym nie było na tych zajęciach wiele pogodnych historii, ale w takim rozumieniu. Natomiast dla mnie happy endy i te pogodne historie to są te, które kończą się jakimś pogodzeniem bohaterów z sytuacją, w której się znaleźli. Z jakimś zinternalizowaniem tego doświadczenia, żeby móc iść dalej. I wtedy myślę, że to jest i jest właśnie jakieś takie przesilenie dramaturgiczne i dostajemy koniec, który jest nie tryska różowymi balonikami, ale jest czymś godnym oczekiwania przeze mnie jako czytelnika. I takim nie, że ktoś mnie zbył, tylko że naprawdę wierzę w to. I takie historie są. Nie wiem, może ci, co piszą wesołe, chodzą na inne zajęcia. Może nie przychodzą do mnie. Ktoś z Państwa jeszcze? Czy w internetach? W internetach cisza. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Wygląda to w ten sposób od strony głośniej. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Omawiacie trzy teksty podczas każdego co dwutygodniowego spotkania, które wcześniej znajdują się na dysku. To są teksty napisane między warsztatami. W domu, tak, gdzieś tak, tam w dowolnym tak. momencie życia uczestników. Czy piszecie też na zajęciach? Masz jakieś ćwiczenia, które znaczy tamte albo jakieś, wiesz o co mi chodzi, nie? Takie klasyczne, jak są w szkołach, które sobie wyobrażam, że są. Te teksty są pisane na te zajęcia, nie w dowolnym momencie życia autorek i autorów, tylko na te zajęcia.
bardzo pilnuję, żeby nie pojawiały się teksty wyciągnięte z archiwum, bo one się nie bronią. Bo albo widać, że są częścią czegoś, albo więc teksty pisane na zajęcia i pojawia się te zadania, o których ty mówisz, one się pojawiają w sposób naturalny, ale nie są realizowane w trakcie zajęć. Na przykład pojawia się jakiś tekst, który tam dyskutujemy o narracji, no i nagle widać, że tam jest jakaś walka z narracją, a gdyby wprowadzić dialog, to by to wszystko odetchnęło i by zadziałało. I ja nie daję takich zadań, ale widzę na następnych zajęciach, że to zadziałało, że pojawił się dialog. Ktoś zmierzył się z tym, dobra, może to trzeba tak rozbroić. Tak więc takie rzeczy, właśnie takie ćwiczenia pojawiają się, no bo nagle się poszerza paleta nazwanych narzędzi. I łatwiej po nie sięgać, jak już są nazwane, bo jak nie wiemy, jakie one są, no to i wtedy się wszyscy częstują. Ja jeszcze na koniec, to jest, jestem powodowany tej czystą ciekawością, chciałem spytać o uczestników, bo powiedziałeś, że oni są rozrzuceni geograficznie. Wiemy też, że cechą wspólną jest historia, z którą przychodzą i nad którą pracujecie. Ale czy coś więcej możesz powiedzieć, bo masz całkiem bogaty już taki no, materiał badawczy prawie do tego, kto chce opowiadać historię. Czy jest coś takiego wspólnego, nie wiem, patrząc od jakiejś takiej strony socjologicznej czy socjologizującej, czy to są kompletnie różne osoby? To myślę, że to, co mnie zaskoczyło na początku i speszyło, że pojawili się ludzie z ustatkowaną sytuacją zawodową, część ludzi w zawodach twórczych i część akademików i że zawstydziłem się, że ja nie miałem takiego pomysłu, żeby gdzieś iść na takie warsztaty, a oni mają w sobie taką otwartość, że pewno, że spróbuję. No i to jest, ja myślę, że to, co łączy tych ludzi, to jest otwartość. Bo oni są w różnym wieku, z różnych miast, zdecydowana większość to są kobiety, ale że mają otwarte głowy i są nastawieni na rozwój, ale właśnie w takim rozumieniu, że to nie jest kurs menadżerski, który cię przesunie w jakiejś strukturze, tylko to jest coś, co jest i przeżyciem, i czymś no, co ci daje kolejne narzędzie kreatywne. Może nie spotkałeś swojego Mikołaja Grünberga też? Nie, myślę, że nie byłem tak otwarty jak oni. Po prostu. Naprawdę tak myślę, że od któregoś momentu, że też się zanurzyłem w takim swoim świecie i w swoim temacie i chyba bym się wstydził po prostu przyjść. Wiesz, no, dzisiaj już mniej, ale jak zaczynałem to robić, to na pewno. My nie jesteśmy dla siebie anonimowi. Ja mam, to jest coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, że więzi i bliskość, które się wytwarzają w tych 8-10-osobowych grupach są, ja tak myślałem na początku pandemii, że te ekrany nas będą dzielić. Od momentu, kiedy nauczyliśmy się
sobie nie przerywać, mówić po kolei i tam wysyłać sygnały, że ktoś... Nagle się okazało, że jesteśmy... Teraz jak zaczęliśmy się spotykać, te grupy się spotykają tak na żywo i jak takie spotkanie pokolonijne. Wszyscy się biegną, przytulają się, naprawdę. I to jest... I ja mogę to powiedzieć, i myślę, że nie mówię tylko za siebie, że tam jest bliskość, że właśnie tam nie ma anonimowości. Jako weteranka chyba wszystkich twoich kursów, że jak się bada tak osobiste historie, one są bardzo często bardzo dużo o intymności, seksualności, fizjologii, no to mamy wrażenie, że kogoś znamy nawet jak go nie widzieliśmy tu i teraz, i to jest ta bliskość. I też ta gwarancja anonimowości, no nie anonimowości, że te historie nie wychodzą, bo mamy też taki kontrakt, że nie wynosimy tych historii poza. Mamy taką umowę, że słyszą nas tylko ci, którzy nas widzą i każdy może wynieść swój tekst i robić z nim co chce, i może go przeczytać komu chce, ale nikt nie ma prawa wynieść cudzego tekstu i go nawet w domu, rodzinie przeczytać. I zakładam, że wszyscy przestrzegamy tych dwóch zasad i one dają, no dają nam wszystkim komfort i bezpieczeństwo. Ale początek, przepraszam jeszcze, początek jest na pewno taki, jak pan mówi, że my się nie znamy i bardzo wiele zależy od pierwszego tekstu, który jest czytany. Jak głęboki on jest, jak osobisty, bo on ustawia wszystko potem. Bo to jest zobowiązanie, to, że ktoś nam przeczytał taki tekst, to jest zobowiązanie dla nas wszystkich, nie żeby pisać równie głębokie, ale że ustaliliśmy poziom, na którym się komunikujemy, jeśli chodzi o tematy. Ja lubię, jak ktoś ryzykuje na początku, ktoś daje coś mocnego, bo wiem, że prędzej czy później to i tak się stanie, ale tak myślę, nie tracimy czasu. Ja chciałam dodać, że nie jesteśmy może anonimowi na samym początku, ale dość szybko się dowiadujemy. Ja też jestem od ponad roku u Mikołaja na zajęciach. Właściwie pierwsze zajęcia miałyśmy na żywo, dopiero potem online. Więc to jest jedna sprawa, a druga to jest właśnie to, co Mikołaj mówi, to, co Małgosia mówiła, że to jest takie absolutne poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku, że wiemy, że możemy sobie zaufać, że wiemy, że to nie wyjdzie i wiemy, że się możemy otworzyć, a to bardzo szybko rzeczywiście zmniejsza dystans, tam nie ma żadnego dystansu właściwie. I tak, taki szacunek między nami. Bo historia osobista i może być historią innej osoby. Że historia osobista może być historią innej osoby? No tak, ale nie ma umowy, że ma być oczywiście nasza. Czy... Tak, ale to rzutuje na te wzajemne poznawanie się. Bo ja sobie mogę wyobrazić, że zbuduję sobie taką tarczę ochronną i będę udawać osobę, którą nie jestem. Aha. No tak, to zawsze. Ale to jest literatura w ogóle. Tak, to zawsze tak można robić, ale to każdy to robi na... Tak, ale nie ma umowy, że te historie osobiste mają być autobiograficzne. Jeśli jest cudza, to nie jest to oszustwem, bo to jest historia, która tą autorkę czy autora poruszyła i dlatego o niej pisze. Tak, i to jest element poznawania tej drugiej osoby. Tak, prawda? Tak, ale tak. To nie było moim. Moje pytanie było, dlaczego prawie tylko pani? Dlaczego prawie? Panie. Dlaczego tylko kobiety przychodzą? Proszę bardzo. Nie, niech pan mówi. Bo mężczyźni już nie chcą nic robić. Oni najchętniej to by tylko i wyłącznie siedzieli i byli biernymi obserwatorami. Nie czynnymi, ale biernymi. Szczerze mówiąc, mnie to przeraża. No, ja tak radykalnie aż mnie posunął się, bo są mężczyźni, którzy piszą ale zdecydowanie
to spektrum tematów, które jakoś w tym tytule jest zaznaczone, w zdecydowanie mniejszym stopniu jest zaproszeniem najwyraźniej dla kobiet, dla mężczyzn. Tak staram się coś powiedzieć i nie powiedzieć nic stereotypowego, że mężczyźni tam w emocje są średni. No jedni są, drudzy nie są. No jest, ale statystyka jest nieubłagana, tak? Po prostu. Że oni wiedzą lepiej, mówi profesor Elżbieta Tabakowska. No tak są socjalizowani też. To ja bym tutaj jesteśmy tak socjalizowani, trzeba powiedzieć. Bo wiesz, my jesteśmy tymi facetami, o których oni mówią. No tak. Warto było przyjść. No dobrze, to ja na koniec, chyba że ktoś jeszcze z Państwa, bo tutaj się bardzo widzę, taka część robi dyskusyjna i to dobrze. Więc teraz jest ostatnia chwila, tak żeby jeszcze można na tym forum oficjalnym, jak nie, to zaraz będzie poza mikrofonowo, ale myślę zwłaszcza o tych, którzy nas oglądają albo którzy nas oglądną w przyszłości. Takie pytanie techniczne o to, jak się można do ciebie dostać po prostu, jak to wygląda, jak wygląda cała procedura. Strony, telefony. Przechodzimy do marketingu. Właśnie. Te ogłoszenia są w dwóch miejscach. Jedno to są i Facebook, i strona Fundacji Miasto Literatury. A drugie miejsce to jest mój Facebook. I chyba już. Nie wiem, co powiedzieć, bo nie ma chyba innych miejsc. I to gdzieś tam krąży, no ktoś udostępni. Słucham? Jestem słaby w marketingu. Znam trzy miejsca, gdzie to jest, ale to jest dużo, no trzy miejsca. To jest dużo. Nie no, Facebook Fundacji, strona Fundacji i mój Facebook. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę i za tę energię. I bardzo dziękuję też Państwu i Państwu tam po drugiej stronie. To taka sytuacja też w zasadzie w temacie jesteśmy ze wszystkim. Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru. Trzymajmy się zdrowo wszyscy. Bardzo Ci dziękuję, Marcin, za tą rozmowę. I Państwu.